Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Rodowita z Roztocza. Partnerem programu są Lasy Państwowe. Miasto Kalisz. Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości. Akademia Kaliska. Salon Toyota Mikołajczak. To będzie ostatni taki spacerek, a kierunek to dom, bo to ostatni, szósty dzień obozu. Jak czujesz się po 6 dniach w lesie? Jedno dobrze. Słowo. Bardzo dobrze, nie mówię, to są dwa słowa. Bardzo. Jeszcze tylko ostatni leśny posiłek i można się pakować. Jest to zboże z jagódkami i z miętą. Po raz ostatni opuszczamy obozowisko wylogowanych. Zostawiamy tutaj kartkę i dzidę, wykonaną przez Bartosza. Chcemy ją zostawić dla potomnych, może komuś się przyda w następnych edycjach. A jedno, no. Nasze podpisy, data naszego pobytu i powodzenia naszym następcom. Brawo! To najwyższy czas, by kończyć tę przygodę, bo jeszcze trochę i Kacper musiałby chodzić po lesie bosą. No cóż, do szewca trzeba będzie iść. Wiecie, co wam powiem? Kurczę, z jednej strony cieszę się, że to koniec, ale z drugiej to mi jeszcze tu trochę posiedzi. Dobra, jeszcze ile edycji przed tobą? Przed wylogowanymi jeszcze wiele przygód w życiu, ale teraz czas zakończyć to wyzwanie i dowiedzieć się, kto poradził sobie najlepiej. Chodźcie, usiądźcie. Chodźcie, usiądźcie sobie. Ale Kacper, zmiana outfitu. Trzymałem na wielki finał. A, czyściutka bluza na koniec. To ja wam od razu powiem, że chcę wam zepsuć trochę te nagrywki. No. I na początku chcemy wlecieć z czymś, co mam dla was. Prezenty. Dla nas też, to teraz wy chcecie nas wlecić. Nasz artystyczny prezent. To są fanty od nas. Teraz my jesteśmy tacy, wiesz. No nie wiemy, co dalej. Boję. Ej, to weź to GoProka jeszcze nagraj, nie? No tak. No, robicie się niebezpieczni, przetrwaliście, macie dzidy. Jeszcze jacy kreatywni. Została. I my tam specjalnie śmieci zostawiliśmy przy obozowisku, żebyście musieli obowiązkowo tam pójść. Pójdziemy. Teraz my zaczynamy grać. Nagrało się to? No dobrze, to co wy tam wymyśliliście dla nas? No my przygotowaliśmy ładnie wierszyk. Dla was. Wiersz pod tytułem Wylogowani, napisany przez Sandrę Szczółką. Wylogowani, lecz nie sami. I nie tylko z komarami, zmartwieniami, a z wielkimi ambicjami. Schronienia niczym hotele stawiamy, a tytułu budowlańca nadal nie mamy. Więc jak widać, liczy się współpraca, bo to właśnie ona najbardziej się opłaca. Bartek i Marcin, słynni bagniacy. Nie brak im zapału do pracy, niczym ogień i woda. Nie wiem, którego bardziej mi szkoda. Bartek, pseudonim tata, bo już za nim młodości najlepsze lata. Każdego z nas motywuje, a niekiedy też szokuje. Marcin, uważany za leniucha, to wcale nie taka ciepła klucha. Każde zadanie wykonać się stara, a potrafi co najwyżej połamać konara. Oczywiście żartuje, jakoś chłop się odnajduje. Kacper i Iga, pełna temperamentu para. Czasem aż wszystkim opada kopara. Optymizmem tryskają i codziennie ubaw mają. Ona niczym leśna fiewiura, szef swojego podwóra. Ona za myślenie w teamie odpowiada, on za wykonanie zadania. Dlatego coś się tu ciągle nie zgadza. Sandra i Daniel to zagadkowa para. Rozszyfruj, to dostaniesz Oscara. Daniel, leśny kombinator. Siły ma na nie jeden maraton, chociaż młody i brak mu pokory. Do rywalizacji i konkurencji skory. Jak małpa po drzewach skacze, zapewnia nam zo w lesie. Ale to młode wyszaleć się musi. Dobrze wiemy, że wszystko go kusi. Sandra zawzięta, emocjonalna. Bomba często wybucha. Potrafi napięcie wprowadzić i ludzi z równowagi wyprowadzić.
zawsze do końca zawalczyć umie. Jak i po co, ona jedna rozumie. To my wylogowani, po 5 nocach, jak producent spętani. Dziękujemy za cierpliwość, nieprzespane noce, trochę jedzenia i ciepłe koce. Agnieszce za dobre słowo, bo czasem było hardkorowo. Ani za wsparcie na starcie. Operatorom za dobre serce i podejście. Nagrywane każde wyjście i wejście. No i producentowi za pomysł, za pasję. To dzięki niemu nas tu wszystkich macie. Hej Marcin, widzisz nas słonko, zabierz nas na jedzonko. Kurde nie! Jestem wzruszony i po prostu brak słów. Jak zawsze coś mówię, to naprawdę odejmuje mi mowę. Powiem tylko tyle, że ten test wczorajszy na logikę i tak dalej, umysł był zupełnie niepotrzebny, bo macie umysły, a szczególnie ty, Sandra, piękne, sprawne, no i pełne wigoru, optymizmu, radości mimo tego, co tutaj się wydarzyło. Także dziękuję. No ja jestem, no jak widzicie, wzruszona i to nie jest jak w jakichś programach talent show, gdzie wszyscy czasem tą łzę uronią. No jestem po prostu wami zachwycona, że w tym 5 dniu, no wiersz jest ekstra, ja jestem z wykształcenia polonistką, więc no talent masz, Sandra, olbrzymi. Ja rozumiem, że wszyscy tu też się włączali i kombinowali, natomiast no wiersz jest po prostu ekstra, jest świetny. I bardzo dziękujemy za to, że nas też doceniliście, że doceniliście też tych, których nie będzie widać w tym programie, że widzieliście, że to jest praca całej ekipy. Różnimy się wiekiem, różnimy się otoczeniem, zupełnie tym, co robimy, ale gdzieś chyba znaleźliśmy tutaj wspólny język i było fajnie i nam, i wam. I to jest najważniejsze, bo program programem, ja to też podkreślałem wiele razy w sytuacjach kryzysowych, no, że to jest przygoda, to co będzie w telewizji to jedno, a to co się wydarzyło w lesie, to zostaje w lesie, no i w naszych sercach, tak powiem. No dobra, no to fajnie nam się to ułożyło, no teraz chcieliśmy z wami po prostu tak porozmawiać, no jakie refleksje po tych 5 dniach. Bartek, co w sobie odkryłeś nowego? No patrząc, że 2 dni były najtrudniejsze, można powiedzieć, bo to po deszczu i przestawienie się w system leśny, no to głód doskwierał. No i irytacja była, więc u mnie opanowanie o level wyżej poszło. No. To na pewno wyniesiesz z lasów do takich tak, z życiowych? Na pewno będzie zadowolona, będę bardziej opanowany. Marcin? No na pewno wychodzę z tego lasu z dużo większą dozą cierpliwości niż tu wszedłem. Bo sam po sobie się nie spodziewałem. Przede wszystkim, że w ogóle dam radę wysiedzieć, bo jakby nie wchodziłem tutaj też z taką wizją, że na pewno mi się uda, bo nie wiedziałem w ogóle, jak to będzie wyglądać, ale siedzimy tu wszyscy, więc wszystkim się udało pod tym względem. No mówię, sam siebie też troszkę zaskoczyłem tym, że byłem w stanie wykrzesać z siebie dużo więcej cierpliwości niż na co dzień. No i też więcej zawziętości. Kacper? No mnie nauczyło to przede wszystkim dużo cierpliwości, jak z reguły jestem osobą niecierpliwą. Tak teraz bardzo spodobało mi się wędkowanie, które wymaga cierpliwości. I w dużej mierze tego się nauczyłem. Także trzeba poczekać na wiele rzeczy. Iga? Mi się wydaje, że faktycznie ta cierpliwość przede wszystkim. Ale wydaje mi się, że też wychodzę z lasu z fajną grupką znajomych, bo naprawdę bardzo fajnie się dogadaliśmy. Z taką współpracą i z takim działaniem tak naprawdę w grupie. No i pomimo, że to wszystko to były jakieś tam konkurencje między nami, no to jednak wszyscy cały czas razem działaliśmy. Wydaje mi się, że to jest najważniejsze i bardzo fajne właśnie. Sandra? Najważniejsze, że zobaczyłam, jak wiele rzeczy w życiu codziennym jest mi zbędnych, bądź nie aż tak potrzebnych, jak myślałam. I mam nadzieję, że to przełoży się na życie codzienne. A jeśli chodzi o program tutaj, no to żebym podchodziła mniej emocjonalnie do niektórych rzeczy, ale nadal tak zawzięcie. No i wszystko się dobrze kończy, tak? Każdego dnia były jakieś tam
rozterki, ale teraz chce się, po prostu się chce. Milas natomiast dał takie opanowanie, cierpliwość. Wydaje mi się, że też ta nasza współpraca pokazała, jakie to jest ważne, żeby nie działać tylko dla siebie, tylko pomyśleć o większej ilości osób, bo gdy przychodzi zadanie, będzie nam łatwiej je zrealizować. Ta współpraca nam może bardzo pomóc pod względem takim i fizycznym, że nie odczujemy aż tak tego zmęczenia, jak i psychicznym. Kryliśmy nowe smaki. To pierwszy raz ja próbowałam małży. No, rybki takiej nie za dużej, złowionej przez siebie. No to dla mnie to są takie drobiazgi, co w życiu codziennym nie zwracałam na to uwagi. Ktoś tam złowił rybkę, a to przecież żaden wyczyn. A tutaj jednak zobaczyłam, że najdrobniejsze takie rzeczy cieszą i trzeba się zaangażować, żeby je wykonać. A jak no to, że dostarczaliśmy wam wodę, że ta woda, wiadomo, była smaczna, no jak to was wspomagało? To było po prostu coś, co było całkowicie pewne. To w sumie tak, jedyna taka rzecz, komfort, której mogliśmy być pewni. Bo to każdy dzień był niespodzianką dla nas tak naprawdę. Przyszła burza, nie wiedzieliśmy, czy nasze schronienie wytrzyma. To był jeden wielki test. Okazało się, że wszystkie trzy wytrzymały. Także były dobrze zrobione i mamy nadzieję, że jeszcze długo wytrzymają tam, bo zostały. Dla potomnych. Ja myślę też, bo wszyscy wskazywaliście tą cechę cierpliwość, ale uważam, że każdy z was jest no, jakimś takim specjalistą od tego, jak zachować optymizm i takie jednak pozytywne nastawienie, dobrą atmosferę w grupie, no w sytuacjach, gdzie czasem nie jest wesoło, bo ktoś przegrał, tak, ktoś wygrał, trzeba było się z jakąś tam porażką pogodzić, bo nie wiem, nie udało się tych ryb złapać takich, jakich by się chciało. No jak myślicie, jak się tak przemóc, kiedy czasem człowiek uważa, że no kurde, no nie jest dobrze, jest beznadziejnie, nie chce mi się. Jak się wywindować do tych dobrych myśli? Każdy ma jakiś tam swój sposób. Ja na przykład czasem lubię posiedzieć chwilkę sama, faktycznie, no dłuższą chwilkę. No i pomyśleć o pozytywnych rzeczach, o tym, co mi się udało, o tym, co było dobre w tym zadaniu. I wtedy wszystko jakoś przechodzi. Ta cierpliwość i taka świadomość, że no po prostu wszystko przemija. I to jest taki silny impuls, żeby przetrwać czy pobyt w lesie tutaj, czy w życiu w tej dżungli miejskiej już jakąkolwiek trudniejszą sytuację. Bo myślę, że dużym problemem ludzi w tej chwili, szczególnie też młodych, jest chęć szybkiej reakcji i załatwienia czegoś od zaraz. To jest duża siła w ludziach, nie tylko w lesie, ale w ogóle, że jeśli nie wiemy, co zrobić, to może czasami nic nie róbmy, jeśli mielibyśmy podjąć złą decyzję. Po prostu przeczekajmy. Wystarczy być, zrobić to, co możemy. Mogę sobie zrobić herbatę z pokrzywy czy z mięty, no to obniżmy te swoje oczekiwania i potrzeby do tego poziomu i przynajmniej to jest pewne, że to mam, a cała reszta albo się sama rozwiąże, albo zaraz to rozwiążemy, jak nabierzemy trochę sił. I takie też chyba będzie przesłanie w dużej części wylogowane. Jeżeli są jakieś trudne warunki, to albo możemy zmienić warunki, albo możemy zmienić nastawienie do tych warunków. Jeżeli na ten moment warunków nie możemy zmienić, zgodziliście się no, na te prawie no, 6 dni w lesie, akceptujecie te warunki, to jedyne, co mogliście zrobić, to odpowiednio się nastawić do tych warunków. W sercu dzikiego roztocza wystarczy się zatrzymać i posłuchać, jak wiele sekretów może zdradzić nam natura. Odkryliśmy ten najcenniejszy. Rodowita z roztocza, pierwotnie dzika. Jest dzisiaj 6. dzień, jesteśmy cali.
Nikt nie zrezygnował, wszyscy podeszli do zadań zleconych przez producenta, wykonali je lepiej czy gorzej, ale wszystko poszło zgodnie z planem, więc po pierwsze gratulujemy Wam tego, że zaliczyliście Survival Challenge wylogowani, pierwszą edycję 2021. No i teraz od nas brawa, bo to był duży wysiłek. Każda para dostaje 5000 zł nagrody za przetrwanie z lasem, w lesie i z nami tego wyzwania. Ale to, co chcemy Wam zostawić, takie bardziej od nas, tak, opis Waszych... Wy ułożyliście wiersz, w którym ujęliście no, i swoje cechy, wypoznaliście się najlepiej, bo byliście za sobą 24 godziny na dobę. My troszkę mniej, ale my też trochę zauważyliśmy, nie ułożyliśmy wiersza, ale chcieliśmy, żeby zostało każdemu coś materialnego po tym. Zrobimy tak, ja przeczytam, a powiecie kto to. Nigdy się nie poddaje, zawsze walczy do końca. Sandra. Tadam. Wow. Super. Tutaj do kamery, Sandra. No to tutaj nie trzeba to być wielkim, tak wielkim psychologiem, żeby to widzieć. Nie po kolei, dobra. No. Wulkan pozytywnej energii poradzi sobie w każdej sytuacji. Której z nas? Iga. Iga. Skarczykiem. Ekstra. To będzie łatwo. Najlepszy leśny tatę. Bartek! Nie ma tu innego. Super! Z chlebem dla jedzie dzieci. Jedzie dla dzieci z chlebem. No. Bartek, też podziękuję. O, opis taki... Opis jest, trochę poetycki. To czytam. Siła umysłu i optymizmu dostrzega jasną stronę w ciemnych zakamarkach leśnego życia. Kacper. Kacper. Erik pozytywny. No. Jaką jesteś podporą łodzi na niespokojnym stawie. To już będzie łatwo, bo już zostało. Mistrz zwinności i wytrzymałości. Daniel! Pewnie, że Daniel. Tutaj zasuwam. Z wielkim poświęceniem. No to teraz Marcin. Specjalista do spraw opanowania i pokory. Marcin! Z pokorą. Brawo do Marcina! I tutaj jak się modlił za tatę. Jeszcze różanie sobie dorysuje dla większej pokory. Skupienie, powaga, opanowanie. Te wszyscy jesteście wygrani, bo jesteście, bo przetrwaliście rzeczywiście, ale no zwycięska para musi zostać wyłoniona. Musi zostać wyłoniona i tutaj braliśmy pod uwagę punktację dwustopniową. Jedne to zadania, które były wykonywane poza lasem, czyli między innymi te wodne i tak dalej, to wszystko znacie. Przejdziemy do omówienia tego za chwilę po ogłoszeniu. Drugie to oceny ekspertów, także też to przedstawimy, żebyście wiedzieli, jak powstał ten werdykt. Nie ma trzeciego miejsca. Ponieważ punktacja się wyrównała. Drugie miejsce ex aequo to jest Sandra i Daniel. Te gratulacje, co tak spokojnie? Czekamy się cieszyć, a nie! Jest taka presja, że... I drugie miejsce ex aequo z Sandrą i Danielem to jest Bartek i Marcin. Zwycięzcami są Iga i Gawał! Gratulujemy. Na razie kartonik, ale będą żartuję jeszcze się inne. Sobie. Natomiast oczywiście reagujemy na bieżąco i postanowiliśmy wyróżnić najlepszego zawodnika. Oczywiście byliście oceniani parami, ale no, nie dało się zauważyć, że wyłonił się tu bardzo silny lider. Tate! Najlepszym zawodnikiem wylogowani zostaje Bartek.
Przy założeniu programu nie było tej kategorii, ale no nie sposób, chyba tutaj wszyscy uznamy, że wyróżnić Bartka za to, jasne, że wykazał się ponadprzeciętnie umiejętnościami. Nawet nie to jest w tym najważniejsze, bo sam fakt, jak go nazywacie, że tatę, Bartek mógł wykorzystać swoją wiedzę po to, żeby grać indywidualnie na siebie, ale no jednak ta współpraca z wami była dobra, pomagał, doradzał, wyróżnienie jak najbardziej zasłużony, pierwszy wstawał. Całą szóstkę naszych bohaterów połączył Kalisz. Studiują oni na dwóch kaliskich uczelniach, w Akademii Kaliskiej i w Wyższej Szkole Wymiaru Sprawiedliwości. Dlatego nagrody wylogowanym wręczy prezydent Kalisza, Krystian Kinastowski. Pełen szacunek dla was za to, że daliście radę. Słyszałem, że razem tutaj współpracowaliście. Super. I myślę, że ciekawe przeżycie dla was. Wyzwanie was nie zniszczyło, tylko wzmocniło też wasze relacje. Dlatego rozdamy wam teraz drobne upominki symbolizujące miasto Kalisz. Wręczy je prezydent Krystian Kinastowski. Ja mu pomogę. Panie prezydencie, weźmy. Słuchajcie, tutaj. Z dużą przyjemnością wręczamy takie drobne upominki. Tu na tej torbie jest napisane: dopisz swoją historię. Myślę, że wy taką historię również tutaj zapisaliście. Jeszcze raz gorące gratulacje. Mam nadzieję, że znajdzie tu się coś dla każdego futbolowca. Bardzo proszę. Dla tej osoby, która wykazała się odpowiedzialnością za siebie, ale również za innych. Nasz tatę. Dziękuję. Gratulacje. Zapraszamy do Jakbym miał okazję się wymoczyć w takich lepszych warunkach trochę i znowu wrócić do lasu. Tak jest. W takim stanie to może tam nie pchać. Cierpliwością i twardym charakterem wykazuje się nie tylko on sam tutaj w lesie, ale również jego żona. Oczekujecie razem na kolejnego potomka. Także gratuluję i jej właśnie tej cierpliwości, ale myślę też takiego zaufania do ciebie i pewności w twoje siły, że sobie tutaj poradzisz i godnie będziesz swoją rodzinę reprezentował. Żona będzie z ciebie dumna, dlatego bilet na 3 miesiące codziennie razem z żoną i z dzieckiem możecie korzystać z kaliskiego akwaparku. I nagroda dla Igi Kacpra, zwycięzców wylogowanych pierwszej edycji. Pobyt w Pałacu Rzeźno z wszystkimi wygodami. To jest miejsce też ulokowane wśród pięknych krajobrazów dzikiej Doliny Baryczy. Będziecie mogli tam korzystać i z wygód właśnie tego pałacu, ale jeśli zatęsknicie za lasem, wyjść tuż zaraz przed te obiekty spa i cieszyć się przyrodą, którą tutaj poznaliście. To są dwa bilety dwuosobowe, więc konfiguracja, co z nimi zrobicie, należy do was. Możecie jeden bilet mi zostawić, a jechać razem jako para, ale możecie też zabrać kogoś sobie równie bliskiego i po prostu wybrać odpowiedni termin. I jeszcze jedna nagroda dla was i po części też dla nas i taki pretekst do tego, żeby to wszystko nie kończyło się już dzisiaj, bo już widzę, łzy napływają do oczu, że już wyjeżdżamy. Spotkamy się jeszcze, jeśli wyrazicie taką chęć. Będzie powtórna dawka emocji. Spojrzymy na ten las, spojrzymy na to wszystko, co tutaj się działo, z większego dystansu. I z dystansu w sensie przenośnym, jeśli chodzi o czas, bo będzie to za kilka tygodni, i z dystansu w sensie dosłownym, bo tak jak tutaj wzbiliście się na wyżyny swoich umiejętności, tak teraz razem wzbijemy się w powietrze. Dzięki Aeroklubowi Ostrowskiemu z bazą, z flotą samolotową w Michałkowie pobliskim, wsiądziemy do szybowców i przelecimy nad tym terenem, żeby zobaczyć, słuchajcie, zobaczcie, gdzie my jesteśmy, nie? Byliśmy tam, jesteśmy tutaj. Będą piękne krajobrazy, będą znowuż emocje, będzie znowuż spotkanie wylogowanych. Już czystych, umytych, ale równie zawziętych, równie zgranych, opanowanych i uśmiechniętych jak dzisiaj. Także do zobaczenia raz jeszcze. Dziękujemy bardzo. Kończąc tę leśną przygodę, naszym bohaterom oddajemy to, co zabraliśmy im w pierwszy dzień wyzwania. Daję. To moje. I spróbujcie od razu włączyć, bo też nie wiemy, czy
czy tam się coś nie... Oddajemy im telefony, a oni zwracają nam nadajniki GPS. Nie będą już im potrzebne. O, działo! Aż się go dziwnie trzyma. Ja, no. A włóż go do kieszeni teraz. Proszę, razem z wierszykiem. Dziękuję. A tak, tak, wierszykowany. Wylogowani ponownie mogą się zalogować, by po tak długiej rozłące skontaktować się z bliskimi. No, cześć, słonko. Jak życie? Dobrze? Żyję. Wygraliśmy z Kacprem. Dzień dobry. O, tato jest, no. O, tato. Wszystko jest pozytywne, nie martw się. Cześć, Andrusia. Dałam radę, tato. No wiem, wiem, tak czułem. Jak tam? Dobrze, dobrze cię słyszeć. Już mi te emocje się włączają. W domu ma na mnie czekać pyszny obiad. No cześć, mamo, żyję, wszystko w porządku. Udało się. No zdecydowanie zadowolony, no wygraliśmy z Igą, nie? Cześć, Sandra, gratulacje. Dzięki. Całą noc mi się dzisiaj śniłeś. A jak? Tak, raz żeśmy uciekali przed Niemcami, była wojna. Pod torami się chowaliśmy, wsiedliśmy do pociągu w Uchrysku, patrzymy, ciebie nie ma. W końcu się wyłożę na wygodnym wórku i będę mógł myć jak człowiek. Dobre ruskie pierogi. No, więc do zobaczenia, mamy. No na pewno będzie dumny. Mam nadzieję, że ty też. To powiedz, jak tam było, chociaż w skrócie. No super, mam nadzieję, że będziesz dumny we wrześniu, jak obejrzysz. No ja cały czas jestem dumny z ciebie. I bez survivalu. No. A tutaj jeszcze taką przygodę życia przeżyłaś i dałaś radę. Jestem szczęśliwa. Trzeba było sporo znieść w tym lesie, by szóstego dnia poczuć to szczęście, dumę i satysfakcję. Wkrótce z podniesioną głową będą wracać tam, gdzie czekają ruskie pierogi i ich najbliżsi. Na koniec świata i jeszcze dalej! W drodze do domu jeszcze tylko jeden przystanek, Akademia Kaliska i badanie skutków psychologicznych i zdrowotnych tego wyzwania. Jakie odczucia, jakie emocje panu towarzyszą? Wygrał pan program, poszedł pan po wygraną, osiągnął pan sukces. Jak dokładnie pan się... tak, poszedłem po sukces, przyszedłem z sukcesem. Uważam, że to jest ciekawe wyzwanie, fajna rozrywka i że to jest tak naprawdę coś dla każdego, bo nawet jeżeli ktoś nie umie, nie zna się na tym, to zawsze wydaje mi się, że znajdzie się ktoś, kto pomoże, przynajmniej tak jak w naszym wypadku było. A jest to bardzo ciekawy test dla samego siebie. Partnerem programu były Lasy Państwowe. Miasto Kalisz. Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości. Akademia Kaliska. Salon Toyota Mikołajczak. Sponsorem programu był producent naturalnej wody mineralnej Rodowita z Roztocza.